Dobry wieczór, dzień dobry, witam Państwa w kolejnej odsłonie. Drodzy Państwo, wydawać by się mogło, że są pewne granice propagandy czy manipulowania opinią publiczną, które prywatne media nie powinny przekraczać. To, że robiło to TVP, TVP Info, Do Rzeczy, W Sieci, Szczujnia Sakiewicza i inne pseudomedia, może nie tyle, co można zrozumieć, ile można być pewnym, że tam wiadomo, że kłamie. Ale jeszcze kilka lat temu, można powiedzieć, skądinąd porządny, profesjonalny portal Wirtualna Polska dzisiaj szoruje po przysłowiowym dnie. Drodzy Państwo, to nie jest kwestia jakiejś polemiki, ponieważ mówimy o faktach. Znajdziecie Państwo w opisie do dzisiejszego materiału bezpośredni link do sondażu, ile to można w ogóle nazwać sondażem, który został zamieszczony dzisiaj rano przez panią Gotowalską-Wróblewską. Ta pani pracuje w Wirtualnej Polsce, jest rzekomo dziennikarką, czy media workerką, trudno to nazwać dziennikarstwem, która zamieszcza tenże sondaż. Gdy Państwo przyjrzycie się temu sondażowi, to zobaczycie, że został wykonany naraz na początku kwietnia, 6-7 kwietnia 2024 roku przez pracownię, czy sondażownię, jak to woli, United Service. Ta sama sondażownia, o której nie tak dawno, parę dni temu, czy paręnaście, mówiłem, że została wykreślona z estońskiego rejestru handlowego firma należała do Marcina Dumy. Wykreślono ją za nieskładanie sprawozdań finansowych, ukrywanie przychodów. I dzisiaj Wirtualna Polska zamieszcza sondaż nieistniejącej firmy. Kilkukrotnie pytałem się na Twitterze, czyli platformie X, zadając oficjalne, formalne pytanie redaktorowi naczelnemu Wirtualnej Polski, panu Kapuście, i też pani Żanecie Gotowalskiej, Wróblewskiej, dwójka nazwisk. Zadałem pytanie, dlaczego zamieszczają sondaż i kto za niego i komu zapłacił sondaż nieistniejącej firmy. I drodzy Państwo, dzisiaj późnym popołudniem otrzymałem informację, że na stronie United Surveys nastąpiła nieoczekiwana zmiana. Mianowicie pojawiło się zdjęcie, grafika, która prowadzi nas wprost do firmy Ibris Marcina Dumy. Państwa, pierwszy raz od 2019 roku, kiedy odkryłem to, że United Surveys jest firmą Marcina Dumy, okazuje się, że pan Duma się do United Surveys przyznaje, ale nazywa to, zresztą pokażę Państwu to zdjęcie. Nie dziwię się, że pan Marcin Duma się wystraszył, bo też w jednym z wpisów zadałem pytanie panu Kapuście, kto za to zapłacił, w jakich okolicznościach. I też pani Żanecie. Tak, no bo ktoś musiał za ten sondaż wystawić fakturę. No nie mogła wystawić fakturę firma, która nie istnieje. Więc pan Duma wymyślił sobie, że to jest jakiś projekt. Że to jest projekt dla Fundacji Ibris. Już tam pan licho, że popełnił błąd po angielsku. Pewnie się w CMS-ie spieszył, żeby to szybko zmienić. Drodzy Państwo, skala tej manipulacji opinią publiczną, sam sondaż w sobie jest, nie wiem, jakąś kpiną. Jest jakimś ponurym żartem, który czytają Państwo. Ja wiem, że gro z Państwa, którzy subskrybujecie nasz kanał, no, macie krytyczny stosunek do poziomu dziennikarstwa portalu Wirtualna Polska. No ale tysiące osób, które nie oglądają YouTube'a,
a zaglądają do wirtualnej Polski, czytają taki sondaż i na jego podstawie wyrabiają sobie opinię. Tak, drodzy Państwo, manipuluje się właśnie opinią publiczną. Możecie to zobaczyć na własne oczy. Czyli mamy dowody, no bo przecież widziałem dokumenty. Ba, w sprawie Dumy rozmawiałem i z prokuraturą estońską, i z estońskim sądem, z rzecznikami prasowymi obydwu instytucji. Dokładnie sprawdziłem, co się w sprawie United Service działo w Estonii. Z niepotwierdzonych informacji wiem, że prawdopodobnie, tak, tutaj muszę użyć takiego trybu przypuszczającego, toczy się postępowanie w sprawie United Service. Prokuratura estońska zastanawia się, dlaczego ten człowiek ukrywał przepływy finansowe pomiędzy swoją firmą w Estonii i swoimi firmami w Polsce. Bo to jest dosyć zastanawiające. Mówiłem już, że tak już Sąd Rejestrowy Warszawski ścigał Marcina Dumę za nieodbieranie korespondencji, nieskładanie sprawozdań finansowych. Jedna z jego spółek, Duma Capital Group, została przymusowo wykreślona z KRS-u. Dumie oczywiście nic się nie stało. Można łatwo sprawdzić, ja na ten temat wielokrotnie mówiłem i pisałem. Proszę Państwa, jesteśmy świadkami, jak egzystuje na bezczela, po bandzie, jakaś banieczka towarzyska, czy jakiś, nie wiem jak to nazwać, jakiś gang, grupa zorganizowana, która manipuluje opinią publiczną. Ja zapraszam wirtualną Polskę do procesu, jeżeli chcą mnie pozwać. To będzie mi bardzo miło opublikować ten proces i go Państwu relacjonować, ale to, co ta firma wyczynia, nie wiem, nie jestem karnistą, by autorytatywnie wypowiadać się w zakresie odpowiedzialności karnej Zarządu Wirtualnej Polski czy redaktora naczelnego pana Kapusty, ale no tutaj karniści mogą się wypowiedzieć, czy kolportowanie, publikowanie informacji, podając jako źródło nieistniejącą firmę, później próba podciągnięcia tego pod firmę Ibris, bo dlaczego faktury, czy też inaczej, być może fakturę wystawił Ibris, ale Wirtualna Polska powołuje się na źródło United Service, stworzenie jakiegoś projektu. No, prokuratura mogłaby bardzo szybko sprawdzić, że nie istnieje żaden projekt United Service, tylko była to firma, która została przymusowo, przepraszam, wykreślona z estońskiego rejestru. Więc przepraszam, wybaczcie im Państwo taki kolokwializm, ale nie wiem, co oni mają ludzi za debili. Taki, przepraszam, kit żenią ludziom. Wybaczcie tę mowę potoczną, ale chyba ona najbardziej odzwierciedla to, jak to powinno zabrzmieć. No, chętnie bym użył mocniejszych słów, tak? Ja się dzisiaj pytałem tej pani Żanety, o co tu chodzi. Czy jej nie jest wstyd firmować swoim nazwiskami tak ewidentną manipulację? Bo jeżeli ten sondaż w ogóle nie jest prawdziwy, nigdy nie został przeprowadzony i jest to forma kłamstwa, manipulacji, wpływania na opinię publiczną, i kolportowanie takich kłamstw, to nasuwa się pytanie, czy odpowiednie organa nie powinny się tą sprawą zająć również pod kątem prawa prasowego. Bo prawo prasowe, czy też wolność prasy jest dla mnie oczywista, wolność mediów, kreowanie opinii, tak, ale pewna rzetelność. To, co dzisiaj pokazano, jest już lekką przesadą. Zobaczcie zresztą Państwo sami, przeczytajcie ten tekst tej pani Żanety Gotowalskiej, Wróblewskiej, jakkolwiek. Zobaczcie ten sondaż, to badanie, te dane, które są tam podane. Jak próbuje się deprecjonować Koalicję Obywatelską, próbuje się deprecjonować również Rafała Trzaskowskiego. Zobaczcie, jaka to jest gra. I chętnie bym zadał pytanie, kto i w jakich okolicznościach za to, nie wiem, czy zapłacił, czy
O co tu chodzi? Bo to nie jest normalne zachowanie. To nie jest normalny artykuł. Trzeba było też, nie wiem, kąśliwiej to przez te kilkanaście godzin od momentu, kiedy pani Żaneta ujawniła ten swój wpis na Twitterze, na Platformie X, polubiła go, polubiła ten wpis jedna osoba. Jakiś tam troll. Drodzy Państwo, jak my możemy egzystować w kraju, w którym prywatne media są kompletnie bezkarne w kolportażu kłamstw? No ja się wcale nie dziwię Państwu, że zaczynacie, otwieracie Onet, Wirtualną Polskę czy inne portale i zastanawiacie się, co jest kłamstwem, a co jest prawdą. Dziennikarstwo w Polsce upadło. Ja prowadząc ten kanał, obiecałem sobie i również i Państwu, ale przede wszystkim sobie, ale też Jankowi Pińskiemu, który jest naprawdę dobrym dziennikarzem, ma oczywiście swoje wady jak każdy, może nie potrafi z taką prędkością mówić tak jak ja, czasem się zawiesza. Drodzy Państwo, ale to jest naprawdę bez znaczenia. Tak? Każdy z nas jest inny. Ale Janek też mnie prosił, zawsze mówił do mnie, pamiętaj, żebyś zawsze mówił prawdę. Aby dziennikarstwo było zgodne z 10 punktami, o których zresztą Państwu mówiłem. Gdzie jeżeli mam swoją opinię, jest to opinia jak najbardziej subiektywna, to podkreślam, że to jest moja subiektywna opinia. Jeżeli posiadam informacje, które chciałbym Państwu podać, natomiast nie jestem w stanie potwierdzić informacji, przekażę je, zaznaczę jednakże, że są to informacje niepotwierdzone, ale na tyle istotne, że przekazać je powinien. Ale jeżeli mam do czynienia z informacją, która pochodzi tylko z jednego źródła i w żaden sposób nie byłem w stanie jej potwierdzić w innych źródłach, nawet jeżeli ktoś o tym słyszał i nie jest ze źródła, do którego się odnoszę, to po prostu tego nie przekazuję dalej. Tak, bo mogą opowiadać o różnych historiach, co się, że tak powiem, na mieście dzieje, wśród tej towarzyskiej banieczki media workerów. Mnóstwo plotek, obyczajówki, co sobie Państwo życzycie, ale tego robić oczywiście nie będę. Zadaję temu towarzystwu pytania, oni oczywiście milczą. Pełna kompromitacja wirtualnej Polski. Proszę Państwa, wirtualne sondaże wirtualnej Polski. Wirtualne sondaże, wirtualna Polska. Tam jest wszystko wirtualne. Wirtualna rzetelność dziennikarska, wirtualne newsy. Wszystko jest podszyte gdzieś w którymś momencie jakimś kłamstewkiem, półprawdą. Naprawdę niedobrze się robi. Ja, słuchajcie Państwo, ja też czytam przecież news. Przeglądam one, Wirtualną Polskę. No muszę to robić. Łącznie z telewizją Trwam i z Radiem Maryja i do rzeczy w sieci, co sobie życzycie. No robię to za Was, żebyście Wy nie musieli tego robić. I powiem Wam, że za głowę się łapię. Nie potrafię tego zrozumieć, jak przez 8 lat można było tak się upodlić dziennikarsko, tak się sprzedać, że dzisiaj no, ewentualnie Polska Agencja Prasowa, Reuters, Associated Press, France Press, tak, czy znane agencje, no, ale one rzadko co piszą o Polsce. Przeglądam jeszcze prasę lokalną, portale lokalne. Jeszcze tam też można spotkać się z taką rzetelnością dziennikarską, ale te portale, które należą do grupy Polska Presse, to tam też są kłamstwa, paszkwile, kłamstwa, ataki. Nie wiem, kiedy to zostanie wyczyszczone. Jak sami Państwo wiecie, ministrowie pana premiera Tuska pracują bardzo powoli. Czasem mają takie, nagle jakby się obudzili, tak? Zadziałają, wydają decyzję, a potem towarzystwo przysnęło. I znowu jest cisza. Znowu trzeba ich stymulować, pytać się i dopytywać. Przepraszam, nękać, tak, metaforycznie dźgać, powiedzieć, no zrób coś, panie ministrze Sienkiewicz, panie ministrze Siemoniak, no niech pan coś w końcu zrobi. I tak się, że tak powiem, dźgamy, tak, z nimi prosząc, sugerując, wzywając, apelując. I czasem odnoszę wrażenie, drodzy państwo, że ja ciężej pracuję od tych całych ministrów, naprawdę. Bo większość mojego czasu, tak, mojej pracy zawodowej, dziennikarskiej, ja spędzam na stymulowaniu tych ludzi,
żeby ich do czegoś wzywać, apelować, prosić, sugerować, tłumaczyć, wyjaśniać jak małym dzieciom. No ludu ty mój, no ja nie jestem politykiem i nie biorę za to pieniędzy od nikogo. Więc trochę zaczynam się tym wkurzać, tak? Bo w zasadzie, no nie mówię tak, że ja wykonuję pracę ministra, no bądźmy poważni. Tak, ale jakby moje zaangażowanie, ta cała energia, którą muszę w to wpakować, żeby w końcu któryś z tych ministerialnych ancymonów, cokolwiek, zrobił, jakoś zadział. Nie tylko jestem ja, jest Janek Piński, jest Tomek Szwajger, jest pani Eliza Michalik, którą serdecznie pozdrawiam. Jest Adam Bysiek, którego też bardzo pozdrawiam. Jeszcze wielu innych niezależnych dziennikarzy, którzy my tworzymy niezależne od siebie, wzajemnie również, to jest bardzo fajne, bo macie okazję państwo usłyszeć różne opinie, jeżeli mówimy dokładnie to samo, a się nie konsultujemy ze sobą, co podkreślał, no to znaczy, że widocznie tak jest. Ale to jakby możecie państwo sprawdzać, co się dzieje na naszych kanałach, o czym mówimy. Też macie jakieś źródło takiej rzetelnej wiedzy, bo wyobraźcie sobie państwo, gdybym zaczął tutaj kłamać, mówiąc wprost. Przecież jak można zbudować rzetelną markę dziennikarską, markę medium, gdy zaczyna się po prostu bezczelnie kłamać i manipulować opinią publiczną? Robić tego nie wolno. Dlatego ja wyrażam swoje opinie. Państwo się z nimi zgadzacie bądź nie. Sami wyciągacie wnioski, a nie zamierzam wam czegokolwiek narzucać. I jeszcze jedna, tak na koniec, taka dygresja, kochani państwo. Spotykam się z mailami i z komentarzami, kiedy część z państwa pisze do mnie już w prywatnych takich mailach, no, prywatnych w tym kontekście, że są to maile niejawne, pisząc na przykład: dzień dobry czy dobry wieczór, panie redaktorze, ja nie jestem nikim ważnym. Albo ja jestem tylko zwykłym człowiekiem. I wiele jest w tych mailach takiego poczucia, że nie jesteście państwo ważni. Kochani moi, jesteście najważniejsi na świecie. Wasze zdanie, które może 10 lat temu mało zajmowało media workerów, bo oni do dzisiaj wami gardzą, ale nie na tym kanale. Jak wiecie, ja czytam wszystkie wasze komentarze. Słucham troli, którzy próbują wzniecać niepotrzebne awantury, czy pisać nie na temat, odnosząc się zupełnie niemerytorycznie do tematu. Państwo jesteście najważniejsi. Wasze zdanie. Każdy, kto ma życzenie, może wejść na mój kanał, przeczytać wasze komentarze. To jest ważne. Wasz głos jest ważny. Wasze maile są ważne. Niektóre przekazuję dalej. Tak? Oczywiście z zachowaniem poufności. Na przykład któryś minister się z nimi zapoznał. Niech nie udaje, że ich nie czyta, czy nie czytał. Bo pamiętajcie państwo, że nasze zasięgi, naszego kanału, bo to jest jednak nasze wspólne medium. Jeżeli osiągniemy taki poziom prawdziwych, tak, subskrybentów, tak jak mamy teraz, a nie wiecie, milion subskrybentów, z czego na przykład 90% z Indii. Tak jakieś, nie wiem, w pakietach kupowane, czy nieważne. Nasz kanał zresztą został sprawdzony na naszą prośbę przez służby YouTube'a, także jesteśmy, można powiedzieć, czyści, rzetelni 100%. Tak, ale nasze zasięgi, drodzy państwo, będą rosły. Nie moje zasięgi, ale nasze. Bo wasze komentarze też będą czytane przez inne osoby. Więc macie wprost wpływ na rozwój sytuacji w naszym kraju. Im więcej subskrybentów, zasięgów naszego kanału, tym więcej osób to czyta, tym bardziej macie państwo wpływ również na polityków. Tak? Dlatego, że też wasze głosy indagują innych ludzi, którzy zaczynają się zastanawiać. I jeżeli 100, 200, 300, bywa, że 500 i 1000 osób napisze dokładnie to samo, to idą do wyborów na danego ancymona, politykiera, nie oddadzą swojego głosu i bardzo dobrze. Powiedzą: nie, nie, drogi panie, tu prosimy najpierw rozliczenie za ostatnie swoje. I zobaczycie państwo, że politycy zaczną się liczyć z nami, z jako niezależnym medium, które będzie kreować opinię publiczną, czy to się komuś podoba, czy nie. No dobra.
Jest wieczór, więc mogłem sobie bardziej swobodnie porozmawiać. Ten sondaż mnie ewidentnie wkurzył, bo takich przekrętów nie lubię. To co? Widzimy się jutro, oczywiście o 14:00. Ja się Państwu bardzo nisko kłaniam, życząc tradycyjnie, wiecie, miłego wieczoru, dobranoc. Tych, których uśpiłem, no to trudno i tak dalej, i tak dalej. Którzy jeszcze nie subskrybują kanału, to do subskrypcji zapraszam. Dostałem sporo maili w sprawie przemocy domowej. Jak wiecie, to jest trudny temat i chcę zrobić ten materiał. Jakby z waszą pomocą, ale zrobię. Zrobię go, będzie może w jakiejś nietypowej porze. Po części też będzie takim, można powiedzieć, osobistym materiałem, bo też mam tego bardzo emocjonalny stosunek, ale trzeba ten temat przemocy domowej wobec mężczyzn po prostu ruszyć, bo to jest temat tabu, którego żadne medium nie ruszy. Nikt nie chce tego ruszać, bo to jest niepoprawne politycznie, że to w ogóle nie istnieje. To jest nieprawda. Uwierzcie, to nie jest prawda. Skala tego procederu jest olbrzymia. Ja nie mówię tylko o przemocy fizycznej, to jest przemoc psychiczna, która bywa, że jest boleśniejsza od tej fizycznej. Wiecie, faceci fizyczni są jakby twardzi. Mogą znieść to czy tamto, ale czasem to psychiczne znęcanie się nad nimi prowadzi później do tragedii. Jeszcze jak są dzieci w domu, więcej niż jedno i one to wszystko widzą, się później odbija na ich dorosłym życiu. I nie jest to na pewno temat do żartu. Ok. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się tu o godzinie 14. Do widzenia, dobranoc Państwu.